Ja nie jestem politykiem i nie mam zamiaru jako profesor prawa, do czego pan się odwołał, udzielać rad politykom. Tym bardziej, że jestem zupełnie przekonana, że oni doskonale wiedzą, jakie są wyjścia z sytuacji. Nie, to chodzi o radę dla nas. Czego my mamy od nich żądać jako obywatele? Żądać jest przede wszystkim honorowania konstytucji. I jesteśmy w tej chwili, od czasu wyroku Trybunału Konstytucyjnego, w sytuacji tego rodzaju, że jest wyrok. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Wyroki Trybunału Konstytucyjnego są ostateczne i podlegają wykonaniu. Jeżeli ktoś kwestionuje, że to coś w cudzysłowie, co się zdarzyło 9 marca, nie jest wyrokiem, to nie jest możliwe, żeby temu czemuś, jeżeli jest się urzędnikiem, jeżeli jest się politykiem, odmówić posłuszeństwa. Dlatego, że nie jest żaden urzędnik. Nie ma takiego trybu, tak? Nie ma takiego trybu. Jest A czy mógłby na przykład rząd zapytać Sąd Najwyższy? Nie, oczywiście. Albo, nie wiem, ONZ zapytać. Oj, proszę pana, może do wróżki pójdziemy. Albo może pójdziemy do szamana. Nie ma takiego. Nie ma nikogo, już kto mógłby pogodzić. Nie ma takiego. Skończyła się. Nie ma, skończyło się. I jeżeli ktoś pyta, no dobrze, to jeszcze się będziemy odwoływali, no to zbudujemy tę drabinkę nie wiadomo jaką. Zawsze się kiedyś kończy. Jest wyraźnie w Konstytucji powiedziane, jest wyrok w imieniu Rzeczypospolitej i wobec tego wyrok powinien być wykonany. Jeżeli ktoś powiada, że to nie jest wyrok, to znaczy odmawia się posłuszeństwa temu właśnie aktowi. Jeżeli odmawia się posłuszeństwa temu aktowi, mamy do czynienia z kwestionowaniem porządku konstytucyjnego. Kropka.